Byłem bardzo słabym uczniem, i teraz to się wydaje dziwne, bo prowadzę ten kanał Dobra pamięć, to w takim razie powinienem mieć zawsze świetne oceny całe życie itd., itd. Moi drodzy, tak nie było. Ja w podstawówce faktycznie miałem dobre oceny, nie wiem, jakieś tam czerwone paski i coś tam się działo. Z jednych przedmiotów byłem lepszy, z innych gorszy, ale generalnie faktycznie miałem dobrą średnią. W gimnazjum zaczęło spadać. W gimnazjum zacząłem być gorszym uczniem, w technikum to w ogóle już miałem oceny, z których dzisiaj jak patrzę na moje świadectwa, to w ogóle nie potrafię być w żaden sposób zadowolony. Dobra pamięć. Ja zacząłem po prostu czuć się rozczarowany na studiach tym, że nie potrafię się uczyć. I gdzie znalazłem w swoim życiu ten moment, że stwierdziłem, że chcę się uczyć lepiej, że stwierdziłem, że ja chcę się lubić uczyć, ja chcę pokochać naukę itd., itd., to się stało na studiach, gdy pomyślałem sobie: "Ej, szkoła nigdy nie nauczyła mnie jak się uczyć, więc ja sam" Podejdę do tego tematu jakoś tak, wiecie, z intensywnością, że zacznę zdobywać wiedzę w zakresie tego, jak zapamiętywać, jak się uczyć. Wskoczył YouTube, jakieś książki, no i się nauczyłem, tak? Stopniowo, krok po kroku opanowywałem różne metody. I teraz Wy często piszecie mi na czacie, na, na jakichś komentarzach, w różnych formach, wiadomości, że nie potraficie się uczyć, nie lubicie tego, to jest dla Was ciężkie, macie słabe oceny i tak dalej, i tak dalej. Więc jak zacząć się lepiej uczyć? W mojej skromnej ocenie, dobrze jest poznać odpowiednie techniki uczenia się, bo jeżeli idziemy na siłownię i podnosimy, nie wiem, 100 kilo jakiejś sztangi i nam to nie wychodzi i jest do kitu, no to polega to na tym, że mamy złą technikę, bo powinniśmy zacząć od samej sztangi, a nie 100 kilo na jednej stronie czy na dwóch stronach, tak? To jest bez sensu. I tak samo w nauce. Jeżeli my się uczymy. To powinniśmy dobierać sobie właściwe metody, um, i ja proponuję zacząć nawet od zwykłych fiszek. Tak? Często o tym tu wspominam na kanale: zwykłe anki, quizlet, cokolwiek. To już jest dużo lepszy krok niż jak czytacie 500 stron podrę podręcznika. Dzień przed Waszym sprawdzianem czy egzaminem. To jest bez sensu. Kognitywne badania, jakiekolwiek takie badania mówiące o uczeniu się, one wszystkie jakoś, jakoś kierują się w tę stronę, że to takie czytanie tekstu 50 razy biernie jest czymś niewskazanym, czymś arcynieefektywnym. O, tak to określa. I faktycznie tak jest. Dlatego lepiej, jak czytamy sobie raz, czytam ewentualnie ten drugi raz. Zrobić sobie z tego fiszkę na zasadzie, mieliśmy w tekście pytanie, co to jest, na przykład mieliśmy tekst o krześle, tak? I mamy, nie wiem, trzy strony o krześle, to w tym momencie robimy sobie fiszkę na zasadzie, co to jest krzesło, z czego składa się oparcie krzesła i krótkie odpowiedzi, krótkie pytania. Bang, i mamy fiszki zrobione, a nie, że czytamy ten tekst o krześle 50 razy, nie? Taki przykład krzesła, nie wiem, co tam, cokolwiek sobie wstawcie, białko, czy jakieś aminokwasy, czy jak się uczycie na, techni na techniczne przedmioty, jakieś na przykład cokolwiek. Chodzi o to, żebyśmy układali sobie fiszki. Na zasadzie pytań, odpowiedzi albo na zasadzie luk też są takie fiszki w Anki na przykład, tak? Że mamy jakiś tekst, chcemy z niego wydobyć jakąś esencję, te, to, te esencje zakrywamy i potem nasz mózg musi to wydobywać. I to jest właśnie klucz. Musimy zrozumieć, że wydobywanie wiedzy jest najważniejsze. Nie czytanie tekstu 50 razy biernie i myślisz, że jak pójdziesz spać, to ten tekst sam wejdzie do głowy, bo to tak nie działa, tylko właśnie zmuszanie się na zasadzie co to było to krzesło i przypominasz sobie, nie? A nie że e, czytasz biernie ten sam tekst. To jest najgorsza metoda, najgorsza z możliwych. Zawsze mówię, że mózg musi być górnikiem. On musi wydobywać samodzielnie. Czyli jeżeli się czegoś uczymy, to też róbmy sobie takie przerwy, że nie wiem, patrzymy w ścianę i dopiero z tej ściany, pustej ściany sobie odtwarzamy. To było o tym, o tym i o tym. To było o tym, o tym i o tym. On odkrył to, to i to. Zrobił to, to i to. A definicja tego to jest to, to i to. I dopiero wtedy uznajmy, że ten tekst został przez nas jakkolwiek zapamiętany, a nie z tego, że my czytamy tekst. To jest bez sensu. Więc jak zacząć się lepiej uczyć? Zacznij mniej czytać, a więcej przerabiać ten czytany tekst. Czy to w formę fiszek czy to w formie jakichś testów, quizów, czy po prostu przepytywać się z kolegą, koleżanką, z rodzicami, cokolwiek, żeby wykonywać aktywne przywoływanie wiedzy z pamięci zamiast biernego. Bardzo ważna rzecz. U mnie właśnie tak historia się potoczyła, że zacząłem od fiszek i już mi to dało na studiach status primusa, bo już zauważyłem, że daje mi to dużą przewagę nad studentami, którzy uczą się z 20 tysięcy kserówek bez jakiejkolwiek przyjemności, czytając je również, nie wiem, 20 tysięcy razy, czy jeszcze jakąś tam inną kosmiczną liczbę tych, tych czytań mieli, tak, bez sensu. Już wiedziałem wtedy, że jak, będzie, jak będę aktywny, aktywnie tworzył fiszki, przerabiał te fiszki, tworzył katalogi tych fiszek, to będzie 100 razy lepsza powtórka wiedzy niż uczenie się, czytając tekst. Także, moi drodzy, żeby polubić uczenie się, Musicie zmienić metody, w mojej ocenie, musicie zmienić metody, bo nie polubicie nauki, jeżeli dalej będziecie tak pasywnie się uczyć na zasadzie czytania tekstu. Tak samo jak nie polubimy podnoszenia tego ciężaru na siłowni, jeśli w ogóle jeszcze nie mamy wprawy, nie mamy techniki. I właśnie techniki uczenia się Pozwolą Wam lepiej się uczyć, polubić naukę, bo yy, przecież można polubić coś, co wreszcie zaczyna nam wychodzić, tak? Aniżeli starać się polubić coś, co nie wychodzi nam w ogóle, a staramy się nie wiadomo ile. Starajmy się inteligentnie, starajmy się właśnie zacząć od takiego tworzenia fiszek chociażby, aniżeli tego przeglądania w nieskończoność slajdów, prezentacji czy podręcznika, to nie ma najmniejszego. Sensu. I moi drodzy, jak ja byłem tym uczniem techniką, który miał słabe oceny, nagle na studiach zacząłem korzystać z fiszek, zacząłem tworzyć swoje katalogi fiszek. Potem gdzieś tam wskoczyły jeszcze jakieś techniki pamięciowe, zacząłem naprawdę mega inwestować dużo czasu w to, żeby opanować różne technikalia tego rodzaju zabiegów, jak mnemotechniki, etc., etc., to wtedy faktycznie poczułem, E, ja się lubię uczyć, to jest fajne, to jest challenge'owe. Nawet jeżeli przedmiot jest nudny, to sama metodyka sprawia, że mnie to jara, że mnie to kręci. Dlatego, że widzę efekty. Nawet na jakiś przedmiot typu, nie wiem, BHP czy cokolwiek jesteś w stanie się fajnie nauczyć, jeżeli użyjesz fajnych technik. Tak samo jak ciężki ciężar możesz podnieść dobrą techniką, a może potrzebujesz podnieść lżejszy, ale właśnie w technice jest klucz. Ona ci daje efekty i ona ci daje zadowolenie z procesu. Więc moi drodzy, jeżeli mogę Wam cokolwiek przekazać ze swojego doświadczenia, które nie jest jakieś niesamowite, ale jest wystarczające do tego, żeby dać jakieś takie fajne przemyślenie w tym zakresie i być może trochę was podtrzymać na duchu, żeby polubić naukę i zacząć się lepiej uczyć, poznajcie dobre metody. Ja zachęcam oczywiście do poznawania tych metod poprzez mój kanał. Dlaczego nie? Możecie przez inne kanały. YouTube mnie osobiście dał mnóstwo fajnej edukacji. Wierzę, że Wam również może dać. Czy jakieś książki. Ja polecam, może wreszcie dobrze to powiem, Harvardzki Poradnik Skutecznego Uczenia się. Tak się chyba tak książka nazywa. Zawsze mam problem, żeby to dobrze wymówić. To już jest dobry start w fajne metody uczenia się. Rekomenduję. Aktywnie się uczmy. Wydobywajmy, a nie czytajmy biernie. I naprawdę z czasem zaczniemy tę naukę bardziej lubić, zacznie nam to bardziej wychodzić, czego Wam oczywiście z całego serca życzę. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć.